We Wrocławiu trwa aktualnie przebudowa placu Staszica i budowa ma się zakończyć mniej więcej w połowie 2024 roku. Jak dokładnie tutaj wyglądają prace? Zobaczmy to w dzisiejszym filmie z okiem wznosza. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć wznosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z okiem wznosza. Tym razem nietypowo i wyjątkowo prosto z Wrocławia, gdzie plac Staszica jest już aktualnie przebudowany od ponad 2 lat. I prace mają się zakończyć w tym roku, a konkretnie w drugim kwartale 2024 roku, więc de facto w okolicach czerwca prace tutaj wszystkie powinny się zakończyć. A natomiast jak widzicie w tym miejscu, tory tramwajowe nie są jeszcze na samym odcinku już gotowe, jeszcze nie są połączone, natomiast tutaj dzieją się faktycznie prace. W tym miejscu możemy zobaczyć stare jeszcze tory kolejowe, które są właśnie od wąskotorówki i one w tym miejscu pozostaną, właściwie będą przesunięte bliżej dworca i w ten sposób będą tutaj takim elementem zabytkowym, który pozostanie na samym placu. Sam plac gruntownie został całkowicie przebudowany i jest cały czas realizowany. Tory tramwajowe całkowicie są nowe. Wszystkie rozjazdy zostały zainstalowane od nowa. Sieć trakcyjna również nowa. Mamy też tutaj oczywiście nowe drogi rowerowe, które są realizowane w ramach tej inwestycji, jednokierunkowe drogi rowerowe. No i oczywiście nowy asfalt, nowe jezdnie, nowe chodniki, nowe drzewa i inne elementy. Też co z ważnych elementów, udało się w miarę zrealizować tak tą inwestycję, aby faktycznie nie naruszyć tego wszystkiego, co zostało tutaj zachowane pod ziemią. I to udało się właśnie w tym miejscu zrealizować. W ramach tej inwestycji też jest przewidziana wymiana całego oświetlenia i torowisko tramwajowe było już testowane przez tramwaje w okresie Wszystkich Świętych. Cała inwestycja kosztuje 71 milionów złotych. Jest dofinansowana w 95% z programu rządowego Polski Ład, no i tak mniej więcej wygląda. Zakres tej inwestycji to pomijając przebudowę oczywiście samego placu Staszica i wszystkich ulic tutaj przyległych, to jest też przebudowa samej ulicy Pomorskiej, która jest po prostu całkowicie w tym momencie nieprzejezdna przez sam plac i jeszcze jako tako da się przejechać, no może nie tramwajem, natomiast jeżeli chodzi o ruch samochodowy, no to jest całkowicie usunięty aktualnie z ulicy Pomorskiej. Tam aktualnie teraz prawdopodobnie jak oglądacie już ten film, jest wylana ostatnia warstwa asfaltu na niektórych odcinkach, bo tak to było planowane do realizacji, więc to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o ten fragment. Tutaj z kolei w tym miejscu, na ulicy, na wysokości właśnie ulicy Pomorskiej, na którą teraz lecimy, będzie trochę inaczej, jeżeli chodzi o układ drogowy, bo teraz będą tutaj drogi rowerowe jednokierunkowe po jednej i po drugiej stronie ulicy, więc to jest taka nowość. W zależności oczywiście od tego, gdzie jest ile miejsca, to tam będzie oddzielone to od jezdni, albo będzie właśnie wspólnie z jezdnią. I w tym miejscu są rozjazdy w każdym kierunku, tak aby tramwaje mogły na spokojnie na nową trasę, a właściwie przebudowaną trasę w ulicy Pomorską tutaj w tym miejscu wjechać. Więc tutaj ta sytuacja wygląda następująco. Natomiast tutaj oczywiście skrzyżowanie jest całkowicie pozostawione z ruchem, czy to tramwajowym, czy to autobusowym, czy to oczywiście pieszym, rowerowym i również dla samochodów w takim samym przekroju, jak to wyglądało wcześniej i jak to wygląda cały czas w trakcie przebudowy. I też tutaj jest mały wjazd w ulicę Pomorską, ale nieduży, bo faktycznie pozostały zakres inwestycji jest tak realizowany, że po prostu tam nawet jeszcze nie ma ostatniej warstwy asfaltu, więc się, że te samochody i pojazdy raczej tędy jeszcze nie pojadą. Zerknijmy sobie jakby na sytuację po drugiej stronie, jeżeli chodzi o plac Staszica, bo teraz lecimy nad ulicą Pomorską, jakbyście się jeszcze nie domyślili, o co tutaj chodzi, i przelećmy sobie do tego miejsca. Tu oczywiście powstają nowe przystanki tramwajowe w ramach tej inwestycji typu Wiedeńskiego, czyli po prostu będziemy wychodzić na jezdnię, a następnie widzimy rozjazdy w prawo i do przodu, no i do przodu sobie polećmy teraz na wprost, gdzie zobaczymy parę jeszcze innych ciekawostek. Tutaj po jednej, po drugiej stronie, znaczy tutaj po prawej stronie mamy drogę rowerową, która właśnie powstała w ramach tej inwestycji, a następnie możemy zobaczyć tutaj stare wiadukty linii kolejowych, które się tutaj prezentują właśnie na załączonym obrazku, i też przystanek autobusowy, który jest po drugiej stronie linii kolejowej, ale chciałbym tutaj po prostu załączyć mapkę, żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie się teraz znajdujemy, jeżeli chodzi o lokalizację, patrząc na mapę właśnie tej części Wrocławia. Natomiast ciekawostka, które się tutaj znajdują obok, no to jest oczywiście stacja kolejowa, która się właśnie w tym miejscu znajduje, czyli Wrocław nad Odrze. I jest to stacja kolejowa, która została oddana do użytku Wrocławiu w 1868 roku. Jest zarządzana, jeżeli chodzi o samą stację, przez PKP PLK, a sam dworzec przez Polregio. Ma tutaj oczywiście dwa perony, trzy krawędzie peronowe i aktualnie nie działa tutaj żadna kasa biletowa. Z ciekawostek jest to, że znajduje się na linii kolejowej numer 43 i tutaj oczywiście jest obsługiwana przez pociągi podmiejskie aglomeracyjne. Z ciekawostek jeszcze innych mogę powiedzieć, że ja właśnie nagrywając tą inwestycję, którą teraz oglądamy, czyli plac Staszica ogólnie, właśnie przyjechałem na tą stację właśnie pociągiem Polregio. Natomiast co jest ciekawe i co jest ważne, to jest to,
jak aktualnie to wygląda. No kiepsko to wygląda, zresztą mogliście przed chwilą zobaczyć. Perony zielone, przejście podziemne, z tego korzystane, to faktycznie trochę już woła o pomstę na nieba. No przydałoby się jakiś zrobić remoncik na tej stacji, faktycznie jakiś większy, żeby tak ważna stacja w tym miejscu, z tak długą historią, lepiej wyglądała. Natomiast w tym miejscu z kolei możemy zobaczyć elektrociepłownię Wrocław i mówię tutaj o niej nie bez powodu, bo tu mamy taki ciekawy element, który się ciągnie nad linią kolejową. Jest to chodnik ruchomy dla towarów, a konkretnie dla węgla, bo oczywiście elektrociepłownia w jakiś sposób musi być zasilana i jest zasilana poprzez węgiel, który jest ciągnięty prosto tutaj z placu, który się znajduje w porcie wrocławskim, więc takie tutaj elementy połączone, jakbyście jechali tu kiedyś pociągiem, to na górze może nad wami jechać węgiel, a przynajmniej w teorii. Natomiast więcej szczegółów oczywiście odsyłam do komentarzy, gdzie na pewno pewnie trochę im więcej informacji i ciekawostek i sprostowań z tego, co właśnie teraz wam powiedziałem, będziecie mogli tym znaleźć od osób, które tutaj faktycznie są bardziej lokalne, jeżeli chodzi o Wrocław. Natomiast zostając tutaj sobie na dół, a właściwie zlatując trochę niżej ziemi, możemy zobaczyć nowe skrzyżowanie tutaj z samego placu Starszyca w tym miejscu. To, co tu się dzieje? No dzieje się oczywiście sama budowa. Tory tramwajowe tutaj są już mniej więcej całkowicie gotowe. Ulica Łowiecka jest przejezdna, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Natomiast tam jeszcze trwają prace oczywiście przy oddawaniu do użytku poszczególnych pasów, poszczególnych jezdni. Jest wydelewane są odpowiednie warstwy asfaltu i to jest analizowane. Z kolei tutaj w tym miejscu możemy zobaczyć, że jeszcze faktycznie widzimy część podziemną, przerzuconą sieć, która się znajduje właśnie nad tą częścią starą. Tutaj dosyć dużo zestawy zabytkowej części podziemnej, która właśnie została uchowana i tutaj jej się zbytnio nic nie stało podczas tej inwestycji. A tego też ta inwestycja została opóźniona i już pierwotnie wiadomo, że to już miało być zakończone. Natomiast jest trochę to wszystko opóźnione i będzie oddane do użytku właśnie mniej więcej w połowie tego roku. Z kolei tutaj mamy też kolejny odcinek tramwajowy, który jest aktualnie niewykorzystywany, bo oczywiście znajduje się przez plac Starszyca, więc nie ma tutaj przejazdu. A tu możemy zobaczyć właśnie ponownie dworzec nad Odrze, a konkretnie również cały węzeł przystankowy, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe i autobusowe. No i trzeba przyznać, że faktycznie nie jest to całkiem potężny węzeł. I ja tutaj jak się pojawiłem, to tak się zastanawiam, gdzie ja mam pójść ten tramwaj, ale oczywiście spokojnie, jeżeli tramwaj przejeżdża czy autobus przez dwa przystanki, to po prostu się zatrzymuje na tych dwóch przystankach. Jest to całkiem dobrze zrobiony węzeł, który się znajduje obok zajezdni tramwajowej, tutaj właśnie w tym miejscu, teraz jest tuż obok i tak to właśnie w tym miejscu wszystko wygląda. Wracając z zupełnie innego miejsca, które nagrywałem w ramach współpracy z koleją, pojawiłem się tutaj we Wrocławiu i nagrałem jedyną inwestycję, której nie udało mi się nagrać w ramach poprzedniego pobytu. Natomiast gdzieś pojawię w ramach kolejnego okremu wznoszę? Tego nie wiem. Zależy tylko wyłącznie od Was. Piszcie w komentarzach swoje propozycje, gdzie pojechać do kolejnego miasta. Najczęściej pojawiające się miasta zostaną wybrane i następnie będziecie na nich głosować na karcie społeczności. Cztery najbardziej powtarzające się miasta przejdą do kolejnego etapu głosowania. Natomiast w najbliższych dniach zobaczycie okiem Awiznosza, ale już nie stąd, nie z Wrocławia, tylko faktycznie z Olsztyna, gdzie ostatnio miałem okazję być troszeczkę wcześniej niż tutaj we Wrocławiu. Natomiast tutaj do Wrocławia miałem okazję przyjechać w ramach nagrywania innej inwestycji, którą niedługo zobaczycie na kanale, dzięki współpracy z Koleo, dzięki któremu mogę tutaj też dojechać bez dodatkowych opłat. Jak chcecie, możecie korzystać właśnie z tej aplikacji, całkiem wygodnie możecie również wybrać tam dokładną lokalizację, gdzie chcecie usiąść w pociągu. Tymczasem wracamy do reszty filmu, a właściwie podsumowania i paru jeszcze innych ciekawych tematów pobocznych. Oj, tematy poboczne to już raczej mieliśmy i jedynym tematem pobocznym, który jeszcze możemy w tym miejscu zobaczyć, to właśnie ten cały węzeł tramwajowo-autobusowy z jednym wielkim placem de facto w tym miejscu i paroma drogami rowerowymi, które tutaj się znajdują. Ale co ja mogę powiedzieć? Faktycznie zapraszam Was do sekcji komentarzy, żebyście pisali, gdzie pojawić się w ramach kolejnego okiem Awiznosza. Tutaj w Wrocławiu pojawiłem się całkowicie przypadkowo, ale to była jedyna inwestycja, której faktycznie nie udało mi się nagrać. Ostatnio jak tutaj byłem, dlatego też po prostu wpadłem i ją nagrałem, z kolei tak miałem 2 godzinki jeszcze w tym mieście, żeby faktycznie jakoś ten czas spędzić. Ale spokojnie, kolejne okiem Awiznosza już będzie z Olsztyna. Najprawdopodobniej jutro Olsztyn Główny faktycznie będzie mieć już pełen swój film właśnie na kanale Awiznosz, więc spodziewajcie się tych filmów i również tam będziecie mogli pisać swoje propozycje miast, gdzie by tu pojechać w kolejnym miesiącu, bo raczej w tym miesiącu już nigdzie nie wyrobię. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwonek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza, bo dzięki Wam te wszystkie filmy w ramach okiem Awiznosza są realizowane i dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo. Cześć!